dzisiaj jedziemy autostradą M11 do stanowiska rozładunkowego dla ciężarówek, gdzie spotkam się, będę rozmawiał z moim kolegą, którego w sumie znam z świata prawdziwego, bo chodziliśmy razem do szkoły średniej. 30 lat temu skończyłem moje technikum. No i teraz po 30 latach odnalazł mnie w internecie kilka tygodni temu, a okazało się, że Romek jeździ ciężarówką tirem. No i teraz jadę się z nim spotkać. Trochę się denerwuję. Czy poznam kolegę, bo tak na swoim Facebooku Roman nie ma zdjęć, ale miejmy nadzieję, że stara przyjaźń nie rdzewieje. Także zobaczcie teraz czołówkę i za chwilę już będziemy z Romkiem gdzieś tam daleko, daleko w wschodniej Anglii. Domek, znamy się w sumie tylko z Facebooka, bo 30 lat to można się zapomnieć, nie? Ja nie wiem, ja cię nie zapomniałem, także. Ja też ciebie nie zapomniałem. No i powiedz mi, jak po 30 latach, jakie to uczucie, bo ja ci powiem, co ja poczułem. Tak? No, ja nie wiem, no. Generalnie, wiesz, no, spróbowałem cię odnaleźć, to znaczy, że coś gdzieś tam w głowie było, nie? Żeby cię szukać. O, fajny kolor sobie zrobić i wyglądasz tak, jak Billy Idol. Kolor naturalny. No. Ale nie, bo nie, bo pamiętasz Billy Idola? Tak, tak. No właśnie. Tak, tak. Teraz nagrywa piosenki z tą, jaką się nazywa, Milan Cyrus. Nie wiem, nie tak. Wiem, nie jestem całkiem na bieżąco w tej chwili. Raczej muzyka to lata nasze. Także... Czyli Billy Idol. Między innymi, nie, no Billy Idol może nie, ale jak puszczam sobie Ultravoxów, to mi się zaraz przypominasz ty, bo u ciebie tej płyty słuchałem i jakoś tam właśnie gdzieś tam... I obaj mieliśmy grzywki, nie? I słuchaliśmy Republiki. No, ja i Republiki, i Ladybunków, także ja byłem... A wiesz, że myśmy byli tutaj w Londynie na koncercie Ladybunk. No, w Auto Arenie, koło naszego domu. A wiesz co, nie było tak fajnie kiedyś. Już człowiek tak nie skacze jak kiedyś, to, no. To jest to. W ogóle się dużo pozmieniało i porobiło takich dziwnych sytuacji. Właśnie ta wojna, kurczę, to strasznie tak mnie niepokoi, bo szczerze mówiąc, nasi analitycy mówili, że Putin dla przykładu walnie dwie atomówki w Polsce. Na szczęście nie mówili o Opolu, tylko o Łodzi i o Białymstoku, ale to jest takie trochę przerażające, zwłaszcza, że dużo przyjaciół, znajomych, wspomnień. Gdzie nie walnie, będzie problem, gdzie nie walnie w Polsce, bo to nie jest kwestia wybuchu, ale później promieniowania, tak? W Moskwie by walnie. Chyba nie ma znaczenia, gdzie walnie. Nie ma znaczenia, gdzie. No dobrze, to powiedz mi, jak się żyje, bo to od 2 lat tak jest. Walnie, że ciężarówką z zestawem, natomiast no... Za granicą pół roku. Tak jest trochę zderzenie od pół roku ze światem między Polską a Europą. A wiesz, czy mi się to skojarzyło, jak mi opowiadałeś? Tak jak gadaliśmy przez internet, to czytałem niedawno księgi Jakubowe tej Olgi Tokarczuk i ona opowiadała o takich karawanach, które w XVIII wieku jeździły z Polski tam na Podole, na dół do Turcji w ogóle i woziły różne towary. Także tylko masz większego wielbłąda. Tak, no wielbłąd jest konkretny. No i właśnie jak to się żyje? Bo to tak chyba bardzo multikulturowo, tak? Patrzysz, która godzina, mówię, o, chyba jestem w Belgii. Znaczy, bardzo lubię do Anglii jeździć, tak? Bo jak przyjeżdżam do Anglii, od razu jestem godzinę młodszy, także już zaoszczędziłem z 4 dni życia. Także fajnie jest. Nie, no jest krajobrazowy zupełnie inaczej. Architektura jest w każdym kraju inna. To jest fajne. Wiesz co, ja zawsze mieliśmy ten problem, jak jeździliśmy do Polski. Kiedyś to, jak byłem młodszy,
to tak na jeden zamach, tak? Się wsiadało i się wysiadało dopiero w Polsce, tylko zatrzymywaliśmy się na parkingach. I były takie problemy, jak zatrzymujemy się na parkingu, w jakim kraju jesteśmy. Zwłaszcza, wiesz, Francja, Belgia, Holandia, to tam i nawet początek Niemiec. Chociaż Niemcy to się od razu czuje inny klimat, także. Ale powiem ci, że jak wjeżdżaliśmy do Niemiec zawsze, to zawsze jest takie poczucie, już jestem w domu, też tak masz? Nie, no Niemcy to może nie jest mój dom, ale no do Polski jak się wjeżdża, to jest teraz już fajnie. Jest inaczej niż kiedyś. Kiedyś miałem odwrotne skojarzenie, jak wyjechałem do Niemiec i wróciłem do Polski, to mówię, nie wiem, czy wszystko ładnie poukładane, a tutaj od razu jakieś pety na ulicach. A teraz nie, teraz jak wracam do Polski, no to szczerze mówiąc, zaczyna mi się w Polsce podobać. Mamy Fisowi. Znaczy nie. Po prostu u nas się cały czas buduje, tak? Czyli jest ta odbudowa jakaś tam po tych latach tak zwanej komuny. Natomiast no i autostrady mamy lepsze. Tylko ich nie mamy zbyt wiele, nie? Ale mamy lepsze, bo nowe, tak? Także nie ma jakichś tam dziur w tych autostradach. Jest to jakoś tam na bieżąco remontowane, no tylko, że tych kilometrów jest mało niestety. No, tu się lepiej jeździ, ale, bo jest autostrad dużo, no ale są faktycznie już stare, sfatygowane, gdzieś tam remontowane. No, ja wiesz, zawsze mam takie uczucie, pamiętam, tego nigdy nie zapomnę, jak Monika była w ciąży, to jakieś 7 lat temu, 8 lat temu, taki zaawansowany, jechaliśmy do Polski na chyba jakieś święta, czy coś takiego, to był chyba nasz pierwszy wyjazd do Polski samochodem i wspólny w ciąży i jak się przekroczyło granicę, tak, to nagle zaczynała się, ja to nazwałem autostrada Johna Wayne'a, bo tak jechałeś, ale to chyba się zmieniło już, no, zmieniło się, teraz tak? Mówię, teraz się jedzie fajnie po autostradach, ale no boczne drogi, no to jednak no słabe są jednak w Polsce jeszcze. Tu się lepiej jeździ, bo tu w większości, ja mam 90% tras to jest autostrady. Jak jest zjazd autostrady, to się jedzie powiedzmy, nie wiem, do 100 km bocznymi drogami. No wiesz, tak to, ja z centrum Londynu do ciebie tutaj dojeżdżałem, też 90% trasy to autostrada, łącznie z miasta kawałek. No, dokładnie. Także, no. Ale a myślałeś o tym, żeby zamieszkać za granicą? Ale cała ta infrastruktura znowu nie... Nowa u nas, te nowe stacje benzynowe, czy jakieś tam nowe sklepy, galerie, no to wszystko jest nowe, tak? U was się to, znaczy może nie u was, w Europie się to już zestarzało, tak? Niekoniecznie, to znaczy wiesz, bo to wygląda w ten sposób, że jeżeli jesteś tutaj w East England, East Anglia, przepraszam, East Anglia, to rzeczywiście jest tak, że tak powiem, zgrzebnie troszeczkę, ale jak wiesz, to nie wiem, czy zatrzymujesz się na M25 w tych wielkich wioskach dla kierowców, to tam jest spoko, tam jest lepiej niż w Polsce, bo jest to większe. Ja w dalszym ciągu czuję jednak taką przepaść, ale wynika to z tego, że mieszkam w centrum Londynu. Tak? Ja mam świadomość, że Anglia dzieli się na dwie części, na Londyn i resztę, i że ta reszta jest momentami biedniejsza niż Polska. Tak? Ale Londyn jest nie do pobicia niestety w dalszym ciągu. No nie byłem jeszcze, bo no, niestety... To może ci kiedyś ukradną, to przyjedziesz do nas. Nie wiadę, zostałem do centrum Londynu, żeby sobie gdzieś tam pospacerować. Nie, chyba by się w ogóle nie wpuścili by cię, wiesz. Także no, to jest problem, żeby wjechać. No, ale lubisz Anglię. Ogólnie ja się tu dobrze czuję, tak, bo... Spotkałeś jakiegoś Anglika? Z Kansem. Ciężko. Za dwóch chyba było. No właśnie. No. Ale ogólnie no, lubię takie klimaty. Właśnie jak przejeżdżam przez te miejscowości, to taki skansen trochę jest. No. Także to mi się bardzo podoba. Wiesz, jakbyś tam pojechał na zachód, tam Surrey, tam Southwest, tam w stronę Cornwalli, to tam jest super. Tutaj jest tak przemysłowo, że tak powiem. Nie? Ale tam, nie, ja w ogóle zakochany jestem w Anglii. Nie wyobrażam sobie innego miejsca do życia poza Hiszpanią i Kalifornią. Ale po powrotu do kraju na wakacje. Chociaż teraz wiesz, chętnie byśmy pojechali, tak planujemy może na święta, ale teraz tak się bać. Z jednej, że tak powiem, plagi na drugą, nie?
Ale z jakiej plagi? No, był ten koronawirus, te wszystkie ograniczenia, to wszystko było nie do przejścia. Myśmy w koronawirusie raz byli w Polsce, ale to było jeszcze tak między lockdownami. A później pod koniec lockdownu pojechaliśmy, no właściwie już było po lockdownie, ale te wszystkie ograniczenia do Portugalii, te wszystkie badania, to wszystko było po prostu, zabijało przyjemność podróżowania, że tak powiem. No na pewno. No, u nas z kolei było tak, że no, przeszliśmy to jakoś i bez paszportów covidowych. No były ograniczenia, ale tak jak z tego co czytałem, to widzę, że tu w Europie było gorzej po prostu, nie? No za to mniej ludzi umarło. Ale to u nas umarli z innych powodów po prostu. Na śmierć. Byli nieleczeni. Lata szkolne, no kurczę, chodziliśmy do technikum mechanicznego i ani ty nie jesteś mechanikiem, ani ja. Ja to słucham. I prawdę mówiąc, nie wiem, kto został mechanikiem z klasy. Mechanikiem nie. Nie, żartuję. Rysiek ma warsztat taki dosyć spory, rowerowy. Produkcyjny. Nie. Rysiek, Arleta. On ma warsztat taki produkcyjny, jakiś tam sztucarski, no dosyć spory. Romek, tak, Romek rowerowy, także gdzieś to tam jakieś rzeczy mechaniczne są. No, tak, a wiesz, tu miałem kontakt, a nie, ty go nie znasz, bo to z podstawówki był. No, w każdym razie też niedawno kolega z podstawówki znał, Irek Kranciak. Nie, to nie znam. Rudy. No to już z naszej półki zaczynają brać po prostu, nie? A co to dopiero, proszę? A wiesz, że razem mamy ponad 100 lat? Pierdolę. Szok. Też miałem kontakt z Markiem Kaufmanem. On gdzieś w Niemczech. Wyjechał tam do Niemiec, ale gdzie no to jego to w ogóle nie widziałem od wyjazdu. Nie mam pojęcia, co robi. No, była taka sytuacja, bo myśmy się z Markiem bardzo przyjaźnili. To był w pewnym momencie mój najlepszy przyjaciel w klasie i przed końcem roku mówiliśmy sobie, kto zda, kto nie zda i on powiedział, że jak nie zda, to idzie do Niemiec. Ja powiedziałem, że też nie zdam, to pojadę do Niemiec, ale niestety zdałem. I mieszkam w Londynie, także tak to wygląda. A powiedz mi, jak tam ta atmosfera związana z tą wojną na Ukrainie? W kraju nie wiem, bo ja nie byłem jeszcze od momentu rozpoczęcia, to nie byłem, a jak wyjeżdżałem, to nie wierzyłem w ogóle, że się wojna zacznie, także myślałem, że trochę postraszę i da sobie spokój, tak? Kicha jest straszna, to po prostu jest, w ogóle wszyscy o tym wszędzie rozmawiają, także to się wszędzie czuje, czy na promie, czy każda rozmowa prędzej czy później schodzi na wojnę w tej chwili, tak, ale a w Polsce mówię, nie wiem, nie byłem jeszcze od tamtej pory, wiem tylko tyle, co żona mi przekazuje właśnie o tych kolejkach za paliwem, że były przez chwilę o kolejkach w bankach, że bankomaty nie wypłacają, że brak jest pieniędzy w bankomatach i w okienkach banku też, no, ale tak generalnie już to powoli wróciło do normy. No i na stacji można normalnie zatankować i pieniądze normalnie wybrać. I w sklepach też nie było jakiegoś tam szału, póki co przed COVID-em był większy. Był wtedy wykup. No i w każdym razie no coraz więcej mamy sąsiadów Ukraińców tutaj, wiesz. Tam sąsiadka ma syna i ten syn chce jechać na wojnę, ma podwójne obywatelstwo, a ona mówi, tak ciężko pracowałam tutaj, żebyś mógł żyć w normalnym kraju, a ty chcesz iść zabić się na Ukrainę. No i to są te dylematy, tak, co robić. Jak na to wszystko reagować, tak? Nie są to proste tematy, tak? Jak się ma dziecko i nagle dziecko trzeba wysłać na wojnę. Z drugą stronę też Rosjanie też wysyłają dzieci na tą bezsensowną chyba kompletnie wojnę, nie? No ja całkowicie nie wiem, po co Putinowi zniszczona Ukraina. Tego całkiem nie rozumiem. To wojny się inaczej prowadzi w XXI wieku, tak? Przekupstwem, jak już, a nie bombarduje się miasto. To jest bzdura totalna, co zrobił. A najgłupsze jest to, że koszt podbudowy Ukrainy, nie bez względu na to, czy Rosja wygra, czy przegra, albo czy Ukraina się obroni, czy nie, będą ponosić Rosjanie. No tak. Dlatego albo będą reparacje, albo będą musieli sobie odbudować. Tak? Znaczy reparacje, pytanie, czy zapłacą, tak? Bo... A pytanie, czy będą mieli wybór, bo tak naprawdę, jeżeli jakby
na stole będą leżały sankcje, to co oni będą mieli do gadania? Te sankcje ich zażynają teraz. No, tylko nie wszyscy o tym wiedzą, tak? Bo część z nich o tym nie wie i wie tyle, co z telewizji rosyjskiej, tak? No, zaraz się dowiadują się przy bankomatach, tak? No tak. Zaczną się dowiadywać. Wiesz, ludzie, oglądaliśmy taki film. Czekaj, tylko pytanie, co w telewizji widzą, jaka jest przyczyna tego na przykład? Sankcje. Tak? Nie. Skąd jest? Dobrze. Sankcje im wprowadza ten zły Zachód, tak? Tak, to prawda. No właśnie, ale widzisz... No. Tak jest to przedstawione. Nie, sankcje wprowadza Zachód po to, żebyśmy wojnę skończyli, tylko sankcje wprowadza zły Zachód. No tak, ale weź pod uwagę, jak Putin może przedstawić sytuację, kiedy mówi, że idziemy ratować Ukraińców, później mówimy, idziemy odebrać ziemię, które nam się należą, z państwa, którego nie ma, praktycznie, i nagle, kurwa, przegraliśmy z państwem, którego nie ma wojny. Bardzo przepraszam. Także i trzeba im płacić za odbudowę i takie inne rzeczy. Wydaje mi się, że te wszyscy emeryci, to oni go popierają, bo mają tam na tą wódeczkę, na kartoszki i te inne rzeczy, ale jak tego zabraknie, a zabraknie, no to przestaną go kochać. Wiecie, zależy, jak im on to przedstawi. Nie zależy, to znaczy... Ja ci powiem, może przedstawiać jak chce, ale on ma ich poparcie, bo oni mają pełną miskę. Wprawdzie to tylko ryż, albo tylko ziemniaki, ale jak tych ziemniaków zabraknie, to przestaną go kochać. Chyba, że rzeczywiście NATO wejdzie i my walczymy z całym światem, znowu Stalingrad, musimy się poświęcić. Ale przepraszam, żaden Rosjanin nie będzie się poświęcał w wojnie z Ukrainą, na którą zresztą Rosja napadła. Zadadzą pytanie, po co ta wojna? Tak. To może być problem. Także wbrew temu wszystkiemu, ja jestem po pierwsze zaszokowany, jak Ukraińcom fajnie idzie, a druga rzecz to jestem przekonany, że Putin już przegrał i że to jest tylko kwestia czasu, kiedy ktoś go zamieni na jakąś inną kanałę. No właśnie, na jakąś inną kanałę. No ale wtedy wiesz, jest szansa, nie gorszą. Wiesz, w tej sytuacji, która jest szansa, że Ukraina odzyska te zagrabione tereny Krymu i te inne rzeczy. Mieliśmy nie gadać o polityce. No, powiedz mi, a jakie są takie największe różnice, poza tym, że lepsze mamy stacje benzynowe w Polsce niż w Anglii, z czym się pozwolę nie zgodzić, ale co jeszcze jest? Druga strona, kierowanie, tak? Wiesz co, to lepiej się jeździ. Znaczy, może inaczej się jeździ po Anglii i są plusy i minusy, tak? I jeśli chodzi o ruch, że trzeba się przestawić, to mi to akurat łatwo przyszło. Nieraz miesza mi się w głowie, jak dojeżdżam później do ronda już po europejskiej stronie, tak? To gdzieś tam nagle jest, czy dobrze jadę, tak? Dokładnie. Natomiast tutaj nie, tu mi fajnie to przyszło. No fajne są informacje, dużo rzeczy rozpisanych, tak? Czyli jak remont drogi, to jest wcześniej, ileś dni wcześniej, że będzie remont drogi, że będzie droga zamknięta. Rozrysowane są gdzieś tam na asfalcie różne rzeczy, także to mi się podoba. To mi się tu akurat podoba. Też nie wyobrażam sobie powrotu do kraju. Ja pamiętam... Czekaj, jeszcze się spytam. Nie wiem, co to są takie zygzaki przed skrzyżowaniami. Że się nie wolno tam zatrzymywać. Aha. To jakaś dla rowerzystów chyba taka jest, tak? Czy nie, generalnie tak jest, ale tego nikt nie przestrzega. Natomiast są takie kratki żółte na skrzyżowania. Aha. Jak się tam zatrzymasz, to 7 dych. Aha. Na dzień dobry, bo jak nie zapłacisz w 2 tygodnie, to 140. Aha. I o ile możesz od wyroku śmierci się odwołać... No nie ma wyroku śmierci, ale od wyroku więzienia możesz do drugiej instancji iść, to w mandatach nie ma. Tak. A już najgorsze są mandaty za parkowanie. Także... No a te kratki to co to są? No to kratki są takie, że tam się w ogóle nie może zatrzymać. Tam za zatrzymanie się, jak się sfilmują, sfotografują albo zobaczą, masz mandat. Bo to jest po to, żeby ludzie mogli zjeżdżać. Więc nie wjeżdżasz na skrzyżowanie, gdzie są kratki, jeżeli nie masz pewności, że możesz zjechać. Jeżeli wjechałeś, ktoś nie zjechał drogę, to masz pech. Także to warto pamiętać. Właśnie to jest to, że taki sam przepis jest w Polsce, tylko u nas jest nierozrysowany, a u was jest rozrysowany. Mm. Bardzo, bardzo dużo informacji jest na drogach. Mm. Ale wiesz, tutaj jest kilka takich pułapek, na przykład to, że masz napisane P i później coś po angielsku pod spodem, tak? I myślisz, że to parking sobie parkujesz, ale czasem jest tak napisane, że P tylko dla mieszkańców. I później przychodzi ci pocztomandat 70, przybyło P, albo było P, tylko dla mieszkańców.
a czasami jest tylko dla mieszkańców od godziny do godziny. Tak? Kolejna rzecz, jak jedziesz polskim samochodem do centrum Londynu, możesz nie wiedzieć, że jest tak zwany congestion charge, czyli tak czy tak musisz zapłacić, to znaczy centrum, ta dzielnica Westminster City, te takie najbardziej ścisłe, tam 2 mile kwadratowe, ale tam jest między innymi Big Ben czy City of London. I tam też no są oznaczenia na drogach, ale wszystko jest po angielsku. Skanują twoją rejestrację i musisz później w internecie zapłacić za to. Tak samo Dartford, jechałeś mostem. No to tam jest dużo oznaczeń, one są jakby międzynarodowe, bo to jest dużo. Nie wiem, ile płacisz za ciężarówkę, za samochód taki 2,50 są grosze. Ale jak zapomnisz, to za pierwszym razem przysyłają ci przypomnienie, a później 70 funtów. Znaczy za mandat, nie 70. Tak, to bym jeździł codziennie. Także. No a powiedz mi, i co się zmieniło w Polsce przez te 30 lat? Ja 16 mieszkam z tych 30 tutaj w Wielkiej Brytanii. Co się zmieniło? To wiesz, to jest... Bardzo, bardzo, bardzo ogólnie zapytałeś, co się kompletnie interesuje. Jak przyjeżdżam raz na jakiś czas do Polski, to mi się bardziej podoba niż było, zdecydowanie. Podoba mi się opolska starówka, bardzo lubię odwiedzać starych znajomych, tak już wspomnieliśmy, machamy tutaj Dagmarę Dubrowską, także no, fajnie mi jest, tak, w Opolu. Natomiast jak już... Mieszka się tydzień, to człowiek zaczyna widzieć pewne minusy, tak? I ciężko mi jest i chce wracać. Tak? A no dobra, ale czego ci brakuje wtedy po panu? Mam wrażenie, że komunikacja miejska jest fatalna. W porównaniu na przykład do londyńskiej. Nie używam, tak? Dużo mniejszy wybór wszystkiego. Tak? W sklepach, ludzie są mniej uśmiechnięci, mniej uprzejmi, a jednokolorowi. To mi się u Francuzów chyba podoba właśnie, że Francuzi obojętnie, czy jak się mijają praktycznie, tak ja ze swoich obserwacji zauważyłem, to mówią dzień dobry obcej osobie, nie? A u nas to tylko gdzieś tam w jednej miejscowości w Polsce podobno tak jest. No, ale... Nie pamiętam, w której. No, znaczy, wiesz, no, ja trochę wyrosłem już tam, nie? I powiem ci tak, dużo bardziej czuję się Polakiem tutaj, niż jak jestem w Polsce. I to jest pewien problem. Ale jak na przykład jesteśmy na wyjazdach gdzieś za granicą, to głównie trzymam się z Polakami, nie? Tak to jest. Znaczy, no, głównie się trzymamy z Polakami, bo jest łatwiej się porozumieć przede wszystkim, tak? Nie zawsze. No tak, natomiast co jeszcze o tych różnicach? Holendrzy są bardzo pomocni też. To trzeba przyznać. Tak, jak się człowiek zatrzyma, tak, Anglicy tak, jak najbardziej. Też zawsze się spyta, czy coś pomóc, tak to jest zauważalne. Nie? A Rosjanie? No, z Rosjanami to nie mam problemu. Ale na przykład spotykasz kierowców z Rosji? Wiesz co, nie wiem, mówiących czy po rosyjsku, czy po rejestracjach widać. Rosyjski, ukraiński, one różnie, Ukraińcy dużo też mówią po rosyjsku, no. Także to trudno powiedzieć, kogo się spotyka. Jeśli chodzi o rejestrację, no to najwięcej Ukraińców to spotkasz na polskich rejestracjach. Także trudno powiedzieć, Rosjan się mało widuje. Z Rosji się ciężarowych mało widuje. Dużo Litwinów jeździ. Dużo właśnie Ukraińców, ale na polskich rejestracjach, natomiast Rosja mało. A czy to proces niebezpieczny? Czy na przykład boisz się, że napadną cię, zabiorą ci towar, coś takiego? Znaczy przede wszystkim tak, ja na pewno nie oddałbym życia za towar, bo towar nie jest mój, wiesz, a życie jest moje. To jest jedna sprawa i to jest taka główna zasada kierowców przede wszystkim, tak? Powinno być, aczkolwiek w sytuacjach takich, jak już się człowiek znajdzie, no to różnie bywa, tak? I pytanie, czy odruchowo nie zacznie się bronić. Natomiast tak, to nie, towar jakby chcieli zabrać, to nie zabierają, tak? Tak samo jak kasjerka w banku, jak wchodzi ktoś z pistoletem, to ona ma oddać pieniądze. Ona nie ma zginąć, tak? Nie będzie broniła tych pieniędzy. O napady tak, jak najbardziej, to trzeba uważać, gdzie się parkuje, bo są takie rzeczy,
bardzo częste, jakieś wpuszczanie gazu do kabiny usypiającego, no, albo ogólnie, no, to się zakłada, albo blokady na drzwi, albo... I na zachodzie też, tak? Tak, no, przede wszystkim na zachodzie. W Polsce tego nie ma praktycznie, na zachodzie jest najwięcej, tak? Czyli najwięcej we Francji, na tych parkingach, tak zwanych bez jakiejś tam stacji benzynowej, po prostu jest parking, nieraz jest oświetlenie, nieraz jest ubikacja, też nie zawsze. To są dzikusy i tam najłatwiej się pozbyć paliwa ze zbiorników na przykład, tak? Albo jak ktoś jeździ z plandeku, no to są przecięte plandeki, no to takie rzeczy się zdarzają. A na przykład jak przyjeżdżasz przez kanał, znaczy promął, to ci uchodźcy z dżungli w Kale czepiają się, w jaki sposób miałeś kiedyś z tym problem? Znaczy ja nie miałem, bo my mamy zasadę, że parkujemy ostatni parking jest 200 km od promu, tak? Czyli później po prostu się jedzie. W czasie drogi no, musieliby drogę zablokować i wtedy skoczyć, tak? No, natomiast tak jak auto jedzie, to on nie wskoczy. Sam się ważne jest się nie zatrzymywać po prostu przed wjazdem do portu, żeby się nigdzie nie zatrzymać. Sam mi się to kojarzy z tym takim z słynnym polskim filmem 300 mil do nieba, jak Polacy uciekali po tych dwóch chłopców. Tak. To świetny film, naprawdę. Natomiast też, jak mówiliśmy o tym niebezpieczeństwie, to oczywiście przypomniał mi się ten dzielny Polak, którego zabili terroryści w Niemczech, tak? Jakby ten atak w Berlinie na święta. No, zgadza się, tylko to są jakieś tam przypadki sporadyczne na tyle, kiedy w ogóle jeździ, to może inaczej ci powiem. Większe niebezpieczeństwo mam wrażenie, że jest, jeśli chodzi o wypadki samochodowe, tak? Bo no ile robisz kilometrów rocznie? 10 tysięcy mil. 10 tysięcy mil, czyli około 20 tysięcy kilometrów. No, 16, no. Więc ja tu jeżdżę niedużo w sumie w tej firmie, bo chłodnią jest taka, no chłodnią się nie robi tyle kilometrów. My raczej to warto wozimy. No to ja to, co ty robisz rocznie, to ja zrobię przez 2 miesiące, tak? No, czyli ryzyko wypadku jest wielokrotnie, 10-krotnie, tak? No cóż, wiesz, rozmawialiśmy w ogóle z Romkiem na temat tego, żeby zrobić reportaż z takiego wyjazdu, jak się żyje w ciężarówce. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie taki reportaż, jeżeli tak, to będę miał argument, żeby rozmawiać z producentem, żeby mnie puściła żona. Jeszcze raz proszę o subskrypcję dla tych, którzy nie subskrybują, i dawajcie lajki, bardzo są ważne i dają nam energię, no bo pracujemy właściwie dlatego, żeby mieć energię od was, bo na razie pieniążków z tego nie ma. Dobra, to dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w następnym filmie.